znowu Brazylijczyk, ale to chyba nie ten sam. Dobra, teraz zagramy C5. I tu macie dużo możliwości, w jaki sposób możecie grać, ale poprosiliście mnie, żeby zostało zagrane A6, więc tak robię. C3 tu jest najlepszym ruchem, także szacun dla oponenta. Zagramy skoczek F6, jak on przepchnie, to gramy tu. Więc wyprowadzamy dalej figury. Zagram E6, chcę dojść do D5. Ewentualnie zagram gońce C7 i roszada. I też będzie spoko. Ok, E5. Myślę, czy zagrać na D5 i to będzie ok. Czy zagrać na G4 i próbować zdobyć pionka. Tylko, że jak ja zagram tu, to on zagra D4 i on będzie wszystkiego sobie bronił. Więc to by mi nic konkretnego nie dało. Więc wolę zagrać sobie w ten sposób. Ok. Mogę to zbić i prawdopodobnie to zbiję. I zagram sobie D6. I jak przeciwnik zbije, to ja zbiję. I wyprowadziłem sobie gońca. No i dokończam rozwój. On zbije, więc ja zbiję. A jak nie zbił, to ja zagram sobie B5 i chcę wyprowadzić tego gońca albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. Wydaje mi się, że lepiej jest go teraz wyprowadzić gdzieś tu. Z tego względu, że jakbym go wyprowadził w ten sposób, to mój goniec będzie blokował swojego pionka. Aha, dobra. I zagrałem na odwrót. Dobra, nieważne. Sorki. Teraz wyprowadzamy sobie wieżę. Wieżę na E8, drugą wieżę na C8 i powinno być spoko. Przeciwnik zagrał hetman B3 i znowu to, co on zrobił, to, że on się zastanowił tylko, że ten hetman będzie mi coś atakować. I pytanie dla widza, co można tutaj zrobić, żeby wygrać partię? Dokładnie, w prigoniec, więc go po prostu bierzemy. No i zobaczcie, że to jest kolejna partia, w której ja sobie tylko wyprowadzam figury, ja zagrywam wieżę na otwarte linie i nagle dzięki temu ja wygrywam, nie? Dobra, to co widzę, to, że mój goniec jest na otwartej, na jednej przykładnej z hetmanem, więc mogę to wykorzystać i zbić tu. Jeśli ją zbiję tu, to mój goniec atakuje tego skoczka i wygrywam. Jeżeli zbiję tym, znaczy może nie wygrywam, ale jest ok. A teraz to, co będę chciał zrobić, to skoro mam gońca na długiej przekątnej i on ma słabe tutaj czarne pola, to będę chciał go wycofać i przeciwnika zaorać. Tu niestety muszę powrócić, inaczej straciłbym figurę. I tutaj mogę zagrać w ten sposób i zbiję tego gońca i jest ok. No i tu przeciwnik zdecydował się oddać hetmana, ale ja po prostu wygram sobie. Zagram tu, grozi mu mat. I teraz jak przeciwnik mi zbije, licząc, że ja zbiję wieżą i da mi mata, to ja to po prostu odbiję hetmanem i wygram. A tak, to biję tu. I w takich sytuacjach pamiętajcie, że nie musicie dawać szacha tu, ale możecie dać szacha tu. I teraz tu. I zdobywamy. I zwycięstwo z oponentem. Okej, oponent gra E4. Ostatnio był chyba Karokan, jeśli dobrze pamiętam. Więc zagram to, co część osób na tym levelu gra, a mianowicie E5. Tutaj skoczek C6, wyprowadzamy figurę, jednocześnie atakujemy sobie pionka. I przeciwnik gra skoczek C3. Więc ja mogę wyprowadzić sobie skoczka tutaj. To jest tak zwana obrona czterech skoczków. No jest ok. On zrobi roszadę, ja zrobię roszadę. Ja głównie dlatego nie lubię grać czarny, znaczy zarówno białymi, jak i E4, że te pozycje są bardzo symetryczne. No i on zagra tu, ja zagram w ten sposób. On zagra goniec G5. Nie, zagrał skoczek G5. I to jest pierwszy błąd oponenta. Nigdy tak nie grajcie. Zauważyłem, że część osób właśnie w takich pozycjach nie wie, co robić. To znaczy, on w sobie pomyślał, a zagram tu, może kiedyś wejdę hetmanem tu i dam mu mata, co nie? Więc ja po prostu mogę go przegonić i jeżeli przeciwnik zbije na F7, no to jesteśmy szczęśliwi, a jak nie, no to nie. I teraz gramy goniec G4 i grozimy mu, że zaatakujemy jeszcze raz tego skoczka, więc tutaj się wycofamy. Okej. I tu jest taka pozycja, gdzie mogę zagrać trochę na zadymę. Teoretycznie nie powinienem tego robić, bo obiektywnie rzecz biorąc nie jest to najlepsze. Ale wiem, że ludzie lubią, więc po prostu zrobimy tak. On zbije i ja zbiję. I teraz jego skoczek jest tutaj bardzo związany, a on ma rozwaloną ochronę króla, a ja mam tylko figurę mniej za. Dlaczego nie mógł bić na F7, pytacie? Z tego względu, że ja bym zdobył wieżę, a on by stracił dwie lekkie figury, więc to by było dla niego bardzo problematyczne. Okej,
I on zagrał goniec E3. I jak sądzicie, warto jest to bić, czy nie? Mówicie, że warto, a niestety nie warto. Z tego względu, że jak zbijemy, to on zbije i otworzy sobie wieżą dla wieży linię F. Co więcej, ten pionek będzie tutaj kontrolować dwa pola, więc dużo lepiej dla mnie, jak ja na przykład zagram sobie hetman F6 i będę go dalej atakować, wywierać nacisk na ten punkt. On ma jedyny ruch, który nie przegrywa, to jest król G2. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie widzę żadnego innego lepszego. Właśnie skoczek D4 nie jest tu za dobry, bo gościu mi to zbije gońcem. I jak ja zbiję, no to by nic nie dało konkretnego, nie? Okej. No i właśnie w tym momencie bardzo często ludzie się po prostu gubią. Z tego względu, że ja mogę na przykład zbić tak i odzyskałem swoją figurę. Więc no, taki ruch na pewno dla mnie wygrywa. Drugim ruchem, nad którym myślę, jest hetman G6. I chodzi o to, że wtedy będzie mu groził szach z odsłony i to też będzie bardzo silne. Więc zagram tak. No i tu wydaje mi się, że przeciwnik po prostu nie ma za bardzo obrony. Widełki, powiem wam, że nie wchodzą. Tak, to co on zagrał jest całkiem spoko, bo w teorii przynajmniej, jeżeli ja mu zbiję, to on mi zbije. I on zrobił coś takiego, że pomyślał, co jest ważniejsze niż jego hetman. No, mój hetman jest równie ważny, nie? Więc, ale ja tutaj mogę odejść i dalej atakuję mu to, atakuję mu też to. I tu jeśli zagra F3, to ja mogę to zbić i jeżeli on zbija, gram hetman G3 i spada mu ten goniec. I jest po prostu spoko. Zobaczcie, że ja w tej partii nie zrobiłem znowu niczego konkretnego. Wyprowadziłem figury, no zaatakowałem go trochę, ale nie musiałem tego robić. To zrobiłem trochę dla kontentu, dla widza. Okej, i teraz mamy hetmana więcej, więc na dobrą sprawę mogę to strajdować. Mogę wejść też skoczkiem tu, ale chyba po prostu strajduję. I próbuję trajdować dalej. Znaczy zagram tu, atakuję mu gońca. I moim celem jest jak strajdowanie jak największej liczby figur. Zobaczcie, że teraz to, co zrobiłem, sprawiło, że mam lepszą strukturę pionkową. Zobaczcie, że wszystkie moje pionki są koło siebie, a u niego te pionki są słabe, więc z tego mogę zbić po prostu. On zbił, zaatakował nam wieżę, więc po prostu sobie odchodzimy wieżą. Mogę zbić tu, on mi zrobi widełki, więc postaram się po prostu przed nimi obronić. A ten pionek nigdzie nie ucieka. I przeciwnik popełnił kolejny błąd. A mianowicie ruszył pionkiem, zapominając, że ten pionek broni skoczka. Więc po prostu bijemy skoczka, no jest fajnie. Zbiję tu. Zawsze jak macie hetmana przewagi, to pamiętajcie, że ten hetman potrafi tak skakać po całej mapie, nie? On zaatakuje tu pionka, stąd atakuje kolejnego pionka i tak dalej, więc musicie to wykorzystywać podczas swoich gier, żeby było ok. Tu spróbuję wszystko strajdować, nawet za cenę tego skoczka. To jest dla mnie worth, bo i tak mam hetmana więcej, więc jest ok. Tutaj wcześniej zagrałem H6, dzięki czemu mój król jest bezpieczny. No i przeciwnik podwalił wieżę. Okej. Okay. I dajemy mata pionkiem. Także nice. 917 ranking, czyli już jest spoko. Zagramy Londona dla widza. Nie no, widzowie, jesteście bardzo mądrzy. Musicie mnie częściej oglądać. I musicie też subskrybować mój kanał na YouTubie. To wtedy będzie ok. Dobra, przeciwnik gra symetrycznego. Ja, jak wiecie, zawsze tutaj gram E3, T5, T3, skoczek D2. Wyprowadzamy figury na chillku. No i spróbujemy go związać. Odejdziemy. W Londynie bardzo często się tutaj odchodzi, bo jeżeli przeciwnik zbije, to my zbijemy tym i mamy otwartą linię. Dobra, skoczek E7, wprowadzimy sobie tutaj skoczka, zbił. Jak sądzicie, czym lepiej jest zbić? Pionkiem czy gońcem? Dokładnie tak, bijemy gońcem, żeby ta struktura była taka bardzo przyjemna dla nas. I przy okazji grozimy zbiciem tutaj. Ale muszę przyznać, że oponent bardzo dobrze gra póki co. To mogę zbić, a może nie mogę? Nie no, mogę chyba. Zbiję, rozwalę mu strukturę pionkową i teraz zagram hetman B3. Ok, powrót. Jeżeli chcę, to żeby, mam nadzieję, że mi zbije, ja sobie to będę mógł odbić. Przeciwnik się nie boi. No to dobra, zagram tak. Dobra, i co tu kombinować, widzowie? Zagram A4. Tutaj mam na dobrą sprawę 3 pionki, on ma 2 pionki, więc staram się to w jakiś tam sposób wykorzystać. Dobra, E5.
Jak sądzicie, powinienem to zbić, czy raczej nie? Raczej nie chcę tego bić, z tego względu, że wyprostuję mu strukturę. Chociaż z drugiej strony, jeżeli mu zbiję, to też będzie miało swoje plusy, bo ja zbiję, on zbije, ja wejdę skoczkiem i te pionki będą na otwartych liniach, więc będę mógł je atakować. Więc kwestia tego, co ja tu bardziej chcę. Zbiję i zagram wieżą tu, żeby atakować tego pionka zaraz. No, w sumie bardzo dobre pytanie na czacie, zaraz odpowiem. Zagram skoczkiem. Chcę mieć te pionki takie silne i teraz zagrać goniec D3. Czy skoro ja chcę, grałem hetman B3? Wcześniej? Dobra, czekajcie, muszę się skupić, bo tutaj przeciwnik gra trochę podejrzanie dobrze jak na ten ranking. Dobra. I teraz mam kilka opcji. Mogę to zbić. I jak przeciwnik zbije, to ja zdobywam to. I mam pionka więcej. Mogę też zagrać tu i to mi się trochę bardziej, szczerze mówiąc, podoba. Bo atakuję mu wieżę. Wieżą skoczka, a jednocześnie grożę tym i tym. I może być szach z odsłony, dokładnie tak jak mówicie. Więc pomyślimy, co tutaj wymyślić. Znaczy, co wymyśli przeciwnik w zasadzie. Okej, okay, on zagrał taki ruch. No i co? Mogę tutaj zbić i zdobędę pionka. Mogę tutaj zbić i zdobędę pionka. Dobra. Chyba wolę iść tak. Co on może zagrać goniec F7? Ale ja wrócę wieżą i powinno być w porządku. Tak, mało czasu mam, ale miejmy nadzieję, że się uda zwyciężyć. Zagrał tu. Wejdę tak. No, tutaj poszedł. I zagram sobie H3. Żeby mieć furtkę. Tu mogę zbić. Zdubluję sobie wieżę. Spróbuję wejść wieżą na siódemkę i ogólnie to, do czego staram się dążyć, to jest wymiana wież. Tak, H3 jest bardzo często takim ruchem, że jak nie wiecie, co zagrać, to często H3 jest po prostu ruchem dobrym. On mi pozwala wymienić, więc po prostu wymienię. I podchodzę królem. Właśnie. I on tutaj zrobił z jednej strony rzecz, która wydawałaby się dobra, a mianowicie uaktywnił wieżę, ale nie zauważył, że ja mogę wziąć, dać szacha i zdobyć tu. Puszujemy. Jak on zostawi się tu, to ja puszuję drugiego pionka. I zawsze powinniście chcieć i dążyć do tego, żeby wasze pionki szły tak jakby razem. Więc tutaj ustawię wieżę w ten sposób, żeby teraz ja mogę puszować pionka. Tu jeszcze zbiję. I zagram tak. I jak ma się dwa pionki, to bardzo często właśnie w taki sposób je się prowadzi razem z wieżą. Ruszacie tu, potem dwa puszujecie. Dam jeszcze takiego szacha, żeby go odciągnąć od któregoś z tych pionków. I tutaj możemy w przyszłości zdobyć. A może nie możemy, to puszuję. Nie mogłem niestety zbić, bo dostałbym szacha i byłyby problemy. Zagram tu, zagram tu. Mój król podchodzi do pionków i to jest w porządku. Mówicie, że czas? Widzowie, spokojnie. Dobra, tu damy szacha, żeby ten król się gdzieś tutaj nam nie panoszył jakoś losowo. Idziemy dalej. Król podejdzie, dochodzimy tutaj, dajemy szacha. Tu zbija hetmanem i grozi mu mat. Więc udało się.